Dobra, bo ja mam wam teraz puścić nowy odcinek fabularny, ale najpierw się trochę cofnijmy. No to co, przeżyliśmy kolejny rok. No chyba ledwo. No ale w jakim stylu, panie Anioł? Oj, od razu noworoczny update o Tarzu Dadich, bo fani wyrazili dezaprobatę, że od dawna nic tam nowego nie było, więc... Kurczę, no fajnie tak wstać wyspanym, pogoda trochę do dupy, ale przynajmniej nie pada. No ja jestem ogólnie zadowolony. Jeszcze jest nas więcej niż rok temu. Nie no, fantastycznie, ale jest jeden problem, bo... Jednak czeka nas wycieczka do piekła. No, nie, tego zdecydowanie nie chcę robić dla fabuły. Ale jaka wycieczka? To my mamy jakiś problem? Zrobić pranie, pluszaki na zapas, pan demon jest chory, pan anioł symuluje, no Mac za 2 dni wypadałoby się ruszyć. Ja dalej jestem przekonana, że on zachorował specjalnie, żeby nas zarazić. No jak już nie wyszło, czyli ich nie bierzemy. No wiesz, i tak źle, i tak niedobrze. Ostatnim razem, jak ich zostawiliśmy samych, to pamiętasz, co się stało. A nie pozbieramy się po tym finansowo, jak znowu wyzbrojał sobie, że jadą do Zakopanego za nasze pieniądze. No a teraz jest jeszcze drożej niż rok temu. Ale jakie pieniądze? Zresztą pan demon w tym śniegu się nigdzie nie ruszył, ewentualnie do kuchni po jedzenie. My ich możemy zostawić przed komputerem i nawet nie zauważył, że nas nie ma. No też racja, ale wiesz, jeśli to ma być szybka akcja, to godzina tutaj to są 4 dni tam, a w 4 dni to ja jestem w stanie przejąć cały ten ich kraj i jeszcze zrobić sobie przerwę na drinka. No z tego, co się zdążyliśmy dowiedzieć o tej magii smoków, to może być problem, jeśli spotkamy kogoś z podobną ilością magii. No jeśli dobrze pamiętam, to są tam takie osoby, które mogą być problematyczne i najpierw powinniśmy zdobyć nową maskę. No to już zajmie nam o wiele dłużej niż kilka dni, wiesz, sama podróż stąd tam. No i co z tego? Nawet jak zostawimy ich samych na jeden dzień, to daje nam około 3 miesiące. 7 dni to są prawie 2 lata, więc może przy okazji odwiedzimy miasto Wiedźm. A to jest o wiele bardziej niebezpieczne, więc sugerowałbym to po odnalezieniu smoka. Zwłaszcza, że ciekawie mi się z nim rozmawia. No ja nie wiem, jak ty to robisz, że ci wszystko wychodzi. No, zwłaszcza kłamanie. Znaczy to akurat wychodzi nam wszystkim, zresztą to chyba popularna praktyka w tym domu. I oni nie muszą wiedzieć, że udało nam się opanować tę magię do tego stopnia, że jesteśmy w stanie jej używać. No nie tak jakbym chciał, ale jest znośnie. Zresztą należą nam się wakacje bez dzieci i może poznamy w końcu kogoś dla fabuły, bo to co ma do zaoferowania ten kraj przeraża mnie z każdym dniem coraz bardziej. Dobrze wiedzieć. No a teraz nie przedłużając, bo będzie grubo. Na 3 godzina. Ty chyba na głowę upadłeś. Nie ma opcji, że się gdziekolwiek teleportujemy w takim stanie. A nie my, tylko ja. Bo to nie jest misja grupowa, zwłaszcza kiedy jesteś chory. Będziesz mnie tylko spowalniać. Jak ty to sobie nie wyobrażasz? Nie masz bladego pojęcia o niczym. O polityce, o geografii, a tym bardziej, gdzie dokładnie trzymają tę szatę. Cholera jasne, ty wiesz w ogóle, gdzie jest kraina Czerwonego Smoka? Gdzieś tu. Nie, będę improwizować. Nie no, coś tam kiedyś czytaliśmy, zresztą no, robiło się gorsze rzeczy. Jeśli mamy dostęp do tej magii, to doprowadzi nas do źródła. Jesteście niepoważni. Przecież to jest samobójstwo, ja się na to nie zgadzam. Nie, nigdzie nie idziecie i nawet jak miał was powstrzymać siłą, to nie. Aha, i myślisz, że dasz radę. No przecież ty ledwo stoisz. Zdziwiłabyś się, gdybym tylko miał koszę. Wszystko fajnie, pięknie, ale z tego co rozumiem, to... Jeśli nie odzyskamy tej szaty, czy tam smoka, to wszyscy wykitujemy. Nie wiem jak wy, ale po mnie będzie płakać naprawdę dużo kobiet. Panie Anioł, jak ty możesz być taki spokojny? No lata w szkole baletowej mnie mało co tak na poważnie stresuje. Ale może w takim razie opowiesz nam od początku, dlaczego w ogóle masz dostęp do tej czerwonej magii? No powiem ci, przydałoby się poznać tę historię do końca. No to wiecie mniej więcej o moim dzieciństwie, wiecie, że byłem kapitanem Gwardii Pana Piekła i wiecie, że kiedy zmienił się w końcu kierownik, to Pan Diabeł mnie stamtąd wypuścił. No i na początku nie miałem pojęcia, co ze sobą zrobić, no do domu nie mogłem wrócić, babka, no więc zacząłem trochę zwiedzać, no. Wiecie, niby byłem u różnych klanów na tych oficjalnych wizytach i oczywiście ze starym dziadem, bo on miał paranoję, że wszyscy chcą go sprzątnąć. No samemu się nie dziwiłem, bo sam o tym myślałem co najmniej 3 razy dziennie. Ale mniejsza. I słuchajcie, każdy klan żył sobie no, na jakimś tam poziomie luksusu, ale no, te niektóre wioski obok to sobie ledwo radziły. I to było okropne na to wszystko patrzeć, wiedząc, że w pałacowym skarbcu są tony tego złota, które no, tylko tam leżą. I tak szedłem sobie w lewo, trochę bez celu, aż trafiłem do sukubów. Żeby wam to jakoś lepiej nakreślić, to ziemia sukubów graniczy z krainą klanu Czerwonego Smoka i oni są w sumie odpowiedzialni za pilnowanie tej granicy, czy tam mostu.
No i oczywiście za czarny rynek i dystrybucję tych wszystkich przedmiotów z zewnątrz. Więc żeby nie robić zamieszania, to ja sobie kulturalnie przeszedłem na drugą stronę, używając sukubiej mocy manipulacji wyglądem. I no, wtedy się zaczęło. Dobra, w sumie taka jest ta ziemia sukubów. Już są absolutnie niesamowite. Te przygraniczne wiochy to są na pokaz, żeby prawa strona myślała, że jest beznadziejnie i u nich jest lepiej, ale tam trochę dalej jest niesamowicie wszystko rozwinięte. Wiesz, no to taka nowoczesna architektura, kolorowe światła, kluby nocne. Jak ja z nimi zabalowałam, to nie pamiętam z 300 lat z mojego życia. Ale o tym nie będziemy rozmawiać, bo trzeci lemur nie powinien mnie znać od tej strony. No to dziwne, bo to brzmi jakby żyło im się zdecydowanie lepiej niż demonom i diabłom. No z jednej strony to prawda, ale wiesz, tu chodzi o ten sentyment, bo masz to stare pokolenie, które ciągle czuje się pokrzywdzone, no nawet jeśli to wygnanie miało miejsce pokolenia przed nimi. I masz to nowe pokolenie, które ma to wszystko absolutnie gdzieś. No, chociaż są tacy, którzy myślą o wojnie, bo no, ich zdaniem to lepiej zagospodarowaliby ten teren po prawej. No i też inna sprawa, że starego dziada sukuby nie obchodziły i tak jak pan piekła przed nim się jeszcze nim jakoś interesował, to ten wręcz o nich zapomniał i dało im to trochę więcej swobody. Wiecie, jak mówiłem, że małym sukubom usuwa się rogi, to oni sami zaczęli to robić, żeby dano im święty spokój. No i mają umowę z klanem Czerwonego Smoka, no, który składa takie raporty, z których i oni, sukuby, są zadowoleni. No wiecie, jest jeszcze ten problem, że sukuby są wzywane na kontrakty w różne miejsca i pamiętam taką sytuację, jak jednego dnia mam trzech współlokatorów, następnego ani jednego, bo wszyscy nagle zostali wezwani. No i to jest mocno upierdliwe, ale dzięki temu mają dostęp do tych wszystkich przedmiotów, nawet z tego wymiaru i później mogą ze sobą je zabrać, no jeśli kontrola graniczna się nie przyczepi. Nie no, panie Damon, to jest naprawdę fascynujące. A nie, dobra, konkrety, klan Czerwonego Smoka. No, sukubów było fajnie, ale zdarzyło mi się kilka krzywych sytuacji i też nie podszedł mi do końca taki styl życia, gdzie nie ma niczego stałego. No więc wróciłem na prawą stronę do klanu Czerwonego Smoka pod swoją starą postacią, bo to zaklęcie zażarło mi dość sporo magii. Zresztą nikt mnie tak naprawdę nie szukał, nie było lisu za moją głową i tak przypadkiem spotkałem kolegę z gwardii. Siedzieliśmy sobie, gadaliśmy do rana o tym, co się dzieje w pałacu, co u niego, jaki pan diabeł jest super. On powiedział, że zaprasza mnie do domu, no, do klanu Czerwonego Smoka i że będę ich gościem. Na początku nie chciałem, ale i tak nie miałem nic lepszego do roboty, więc no tam poszedłem i no tak poznałem mojego ex. Chociaż po roku tutaj to bym powiedział, że to był bardziej taki situationship, ale wiecie, no... Ale czekaj, to ten, któremu mamy spalić dom? No to na pałac będzie potrzeba zdecydowanie więcej podpałki. A mnie bardziej zastanawia, kim konkretnie był ten twój ex. No co, no go big or go home, no ten mój kumpel przestawił mi jakiegoś swojego wujka. Nową głowę klanu Czerwonych Smoków. No i nie wiem, co się stało ze starym. No, słabo go pamiętam, ale ten nowy. No tak bardzo w moim typie, że nie zwróciłem uwagi na te wszystkie red flagi, a mieliśmy dość sporo. A to standard akurat. A ładny był chociaż? No kurde, i starszy? No, tutaj takich nie ma. No na początku nie bardzo zwracał na mnie uwagę. Ja też próbowałem, wiecie, ograć z dystansem, nie narzucać się, trochę grać na mojej reputacji, bo jeszcze ją miałem. Zwłaszcza, że była jeszcze jego pierwsza żona, jedna najgorsza. Te młodsze to jeszcze dało się z nimi jakoś pogadać, ale tamta była okropna. A patrzyła na wszystkich z góry, tylko jakieś spiski. No, jestem pewien, że kilka razy nawet chciała mnie otruć. Panie Demon, ty nie musisz mówić nic więcej, bo ja się już zakochałem. Panie anioł, ja najgorszemu wrogowi takiej kobiety mnie życzę naprawdę. Ale ja ją naprawię, bo pewnie jest nieszczęśliwa w tym małżeństwie i to dlatego. Jeśli wygląda jak pierwsze żony z koreańskich dram, to ja sobie nie odpuszczę. Zapiszę to dla twojej terapeutki. No dobra, ale co z tym smokiem? Ze smokiem było tak, że z jaśniepanem chodziliśmy sobie czasem na spacerki. W większej grupie niestety, no, tak całym dworem. I tak jak kiedyś mówiłem, to każdy klan ma własnego smoka, którego no, magia jest zaklęta w obiekcie. I zazwyczaj jest to szata, niekoniecznie. No i głowa klanu z tym obiektem się praktycznie nie rozstaje, więc on chodził sobie w tej szacie i tego pewnego dnia ja miałem wrażenie, jakby ten smok coś do mnie mówił. Jak mu odpowiedziałem w myślach, to to wyglądało tak, jakby on zaczął się śmiać, a ta szata zaczęła pulsować magią. I wszyscy zebrali się dookoła i ja głupi, żeby mu zaimponować, powiedziałem, że no tak, ja jasne, potrafię rozmawiać z tym smokiem. I z początku mi nie wierzył, ale jak już to udowodniłem, to stałem się jego ulubioną osobą i spędzał ze mną więcej czasu niż z jakąkolwiek żoną. Miałem najlepsze komnaty, jeszcze mogłem dostawać to, co chcę. Poprosiłem kiedyś o laptopa i też dostałem, no to naprawdę. W Zatosie jest taka bardzo okrojona wersja internetu, że tylko można sobie, wiecie, grać i komunikować się z tymi, co mają.
Wymysł kubów oczywiście, no i tak sobie żyłem jak panicz, zero problemów, nudzić mi się nawet zaczęło to grając całymi dniami. Ten zachwycony, że smok się w końcu zaczyna budzić i poszła plota na całą zatokę. Więc pewnego dnia spaceruję sobie, aż tu nagle pan diabeł, bo wiecie, to było już jak mój durny brat został panem piekła, więc pan diabeł robił to, co ja robiłem kiedyś. Standardowo moja pierwsza myśl, czy gówniarz tu jest, ale okazało się, że nie, no to zaczęliśmy rozmawiać i usłyszałem, że to, co robię, jest niebezpieczne, że będą konsekwencje, ale wtedy byłem głupi i to olałem. Panie Demon. Ej, przepraszam bardzo, ale żaden były nigdy dla mnie tyle nie zrobił. O. Ale jak zawsze pan diabeł miał rację, bo w pewnym momencie mój cudowny eks zaczął się cierpliwić. Coraz gorzej też szło mu posługiwanie się magią czerwonego smoka i raz nawet powiedział, że to moja wina. Nie pomogło to, że gówniarz obudził w międzyczasie tego szmaragdowego i klany zaczęły być mocno niespokojne. Jaśnie pan to w ogóle już zaczął jeździć do stolicy. I wtedy wysłałem list do pana diabła, że kurde pomocy, nie wiem co robić. No to opracowaliśmy cały ten plan potencjalnej ucieczki. Kazał mi się uczyć polskiego, bo tam zdecydowanie nikt mnie nie będzie szukać. No jakby sam fakt innego wymiaru nie wystarczał, ale w mojej sytuacji to było prostsze niż jakimś cudem wydostać się z zatoki na kontynent i szukać tam schronienia, gdyby w międzyczasie jakiś klan wystosował no, pismo z prośbą o moją głowę, bo tak mogło się stać. Najgorsza rzecz, jaką zrobiłem przed ucieczką, to, że poszedłem się z nim pożegnać, bo, no wiecie, no, sentyment, uczucia, i no, wtedy on zaczął na mnie krzyczeć, że to wszystko moja wina. Już mi się ręka podnosiła, bo moja cierpliwość też ma pewne granice, ale wtedy obudził się ten cholerny smok i ja sobie stoję u szczytu tych schodów, dach rozwalony, ten z tych schodów spadł i gapi się na mnie z dołu. No to powiedziałem, że tak się kończy bycie dwulicową. No i dałem nogę. No, smok na całe szczęście tam został, ale czułem, że jest mu smutno. A mi było bardziej smutno, bo teraz tu już absolutnie musiałem uciekać, więc wróciłem do sukubów i czekałem na jakieś wyzwanie, kontrakt, cokolwiek, o który będę mógł przejąć, aż w końcu się udało, bo ktoś z Polski nie potrafił rysować, and here we are. Panie demon. Nie, no przepraszam, no nie krzycz na mnie, bo ja mu spalę ten dom z przyjemnością. Z tą głową to się zastanowię, bo nie chcę sobie brudzić ulubionych spodni, ale chyba żaden durny facet nie będzie cię tak traktować. A ja będę towarzyszył i przy okazji zajmę się pierwszą żoną. Jakby stawiała opór. A nie, no nie możecie, ja już pójdę z wami, naprawdę. Nigdzie nie pójdziesz, bo ktoś musi zostać z psem i pilnować kontentu. No nie wspominając o domu. Ty masz wyzdrowieć, zostawimy ci, nie wiem, jedzenie, listę zadań i sobie radź. Zresztą jaka jest najstraszniejsza rzecz, której doświadczyłeś w całym swoim życiu? Może denerwowana pani Lemur. Dobra, ale błagam, spróbuj nie wywołać wojny domowej ani nie zniszczyć zatoki, no bo tam jest serio naprawdę ładnie. A jak już będzie tam jakaś wojna, nie wiem, jaka liczba ofiar będzie dobrze wyglądać na papierach. A zresztą, jak mnie ktoś zaatakuje, to ja się będę tylko bronić. No, psychopatka, nie wystarczyła ci tamta eksterminacja goblinów? Albo jak łapaliśmy trolle i sprawdzaliśmy, czy wszystko im się tam w środku zgadza. O. No, panie demon, w poszukiwaniu wiedzy wieś bym potrafił posunąć się naprawdę daleko. Niektóre metody nie były humanitarne, ale no, w każdym razie wiemy, jak o siebie zadbać. Zresztą to nie tak, że ja tam wejdę, zrobię Armagedon i koniec. To będzie plan B. No z takim planem B to już widzę, jak ty wymyślasz jakikolwiek plan A. Wiesz co, po prostu wróćcie w jednym kawałku, ja się zajmę domem i Astarionem i może się w końcu wyśpię. Nie to ile was nie będzie, bo może nawet nie zdążę się zdrzemnąć. Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo jeśli trafimy na kontynent, to będziemy musieli się dostać na Bliźniacze Wyspy, gdzie jest oficjalny portal do Zatoki. Dobrze by było zdobyć mapę, bo jakie neutralne miasto było najbliżej? Miasto Nadziei. I stamtąd jest oficjalny szlak do portu, to można zdobyć jakąś łódkę. No chyba, że się teleportujemy, ale to może nie być inkognito, bo mogą nas namierzyć. Panie Aniu, skąd ty wiesz takie rzeczy? Przecież twój dom jest po drugiej stronie kontynentu. A mapę dość ciężko dostać. Pani wróżka pokazała mi kiedyś taką bardzo dużą mapę, więc jeśli nic się nie zmieniło, to mogę ci się bardzo przydać. A wiesz, jak z Miasta Nadziei dostać się do zniszczonego miasta Wiedźm? No, rzeką. To znaczy, trzeba dojść do portu, potem rzeką do Miasta Spokoju i to jest obok. Chyba, że chcesz iść przez Las Impów, ale no mało kto stamtąd wychodzi. No, chyba faktycznie najpierw lepiej trafić na kontynent. No, może się czegoś dowiemy, ułożymy jakiś sensowny plan, nie wiem, zdobędziemy jakieś jedzenie. Jak teraz o tym myślę, to faktycznie mi się przydasz, pani Anioł. Zwłaszcza, że czas płynie tam trochę inaczej. Dobra, panie demon, wiesz co, daj nam, nie wiem, 6 ziemskich dni, a jeśli 7 nie wrócimy, to no, będziesz musiał znaleźć sobie pracę, także buziaki.
Ej, chwila, jaką pracę? A ja lubię być utrzymankiem. Nie, dobra, wrócą. Jak nie, to jakimś cudem skontaktuję się z wujkiem. No to tylko ja i Astarion Dating Simulator. No i pies, ale jego można się po... O! I co tak szybko zapomnie... Panie diabeł, cholera jasna, ale bez wysadzania dziedzińca można było, bo... No teraz na pewno nas już tam nie chcą. No to było trzymać się planu i kontrolować to zaklęcie. O, kopalat, panie demon. Nie no, wy sobie chyba teraz jaja robicie. Dlaczego wy macie maski klaunów? A jego się pytaj, wielce mi genialny plan uciec z grupą cyrkową. Jak ja wyglądam. No i wszystko by się pewnie udało, gdybyś nie spieprzył zaklęcia. Ej, ale nie możesz tak do mnie mówić, bo to jest karalne. No w końcu mogę. Panie demon, jak ciężko jest tu dostać szklankę wody, bo to było stresujące kilka ostatnich miesięcy. No jak mieszkają w takiej ruderze, to pewnie ciężko. Nie widzę żadnej służby. Ani pokojów dla służby. Gdzie oni śpią? Przydałoby się trochę wyjaśnień. To może zrobię ci kawę, ale zanim to zrobię... Co wy to do cholery jasnej robicie? Co, no uciekamy przed wojną domową. Przed czym? Klany się pożarły, a potem stwierdziły, że to moja wina, bo to mój głupi brat przejął magię smoka i to na pewno było zaplanowane przez pałac. Oni będą następnie więc dzięki. Jak zwykle musiałeś wszystko popsuć. O, z tobą nie rozmawiam. Ale naprawdę, panie diabeł? No, klany postawiły warunek, albo nasze głowy, albo wojna. Może lubię moją głowę, to musieliśmy uciekać. No dobra, ale macie smoki, jakby kto miałby wam zrobić krzywdę? Pewne rzeczy się nie zmieniają. No nie tak działa polityka. Zwłaszcza, że do wojny włączyły się strony z zewnątrz. Jeśli dobrze myślę, to teraz będzie jeszcze gorzej, bo wszyscy będą bić się między sobą o władzę. I to się szybko nie skończy. No ja tam bym się ich wszystkich pozbył, zabrał smoki, bo i tak na nie nie zasługują, nie byłoby problemu. Okej, czyli wy jesteście tutaj. Tam jest wojna. Teoretycznie nikt nie strzeże portalu. Nie, bo moja rodzina, czy przyjaciele... Będą w zatoce, bo odebrać czerwonego smoka i... No. Powodzenia. Oni wszyscy mają taką paranoję, że tej szaty strzeże kilka najlepszych wojowników z trzech różnych klanów. Zaatakują każdego, kto się zbliży, więc nie masz już przyjaciół. No, wcale mi nie jest przykro. No więc jeśli faktycznie spróbują, to... Przykro mi, panie damu. Nie, bo jeśli tam jest faktycznie wojna i godni przeciwnicy, to... O, to ja im wszystkim w tej zatoce cholernie współczuję.